Eugeniusz to dojrzały mężczyzna, choć energii i wigoru nie jeden mógłby mu pozazdrościć. Prowadzi ekologiczne gospodarstwo, a nienaganne maniery, aktywność i uśmiech to jego przepis na życie. Czy w programie znajdzie się kobieta, która dotrzyma mu kroku? Jestem Eugeniusz z Mazowsza, mam 75 lat, jestem sam po rozwodzie. Dzień dobry panie Eugeniuszu, Marta Manowska. Zapraszam. Mam gospodarstwo rolne, 15-hektarowe. Zajmuję się produkcją roślinną, konkretnie zboże, kukurydza, pszenica. Po części hodujemy jeszcze owce. Dzień dobry. Dzień dobry, miło panią widzieć. Zapraszam do środka. Ależ pan elegancki, pięknie. To jest właśnie proszę ten bardzo. Szyk. Dziękuję. Żeby tak wyglądać, trzeba się dobrze odżywiać, zdrowo odżywiać, dużo uprawiać sportu, przede wszystkim mieć dużo ruchu i przede wszystkim czuć życie. Mówi się, że szczęśliwi czasu nie liczą. Pan jest szczęśliwy? Ja uważam, że jestem szczęśliwy, ponieważ to, co się udało, to się cieszę, a co się nie udało, trudno, nie udało się. A co się udało? Mam wspaniałych dwóch synów, no i jestem na razie zdrowy, także nie narzekam. A co by się jeszcze mogło udać? No, brakuje mi kogoś. W związku z tym, jeżeli by ktoś w życiu się trafił, taki, który by docenił pewnego rodzaju moje walory i moje po prostu spostrzeżenie na świat, no to chętnie mógłbym się zapoznać. Właściwie to nie jest takie proste wybrać kogoś sobie na całe życie. U kobiety są ważne wszystkie rzeczy, nie tylko wygląd, jej elegancja, ale musi być inteligencja, musi być przede wszystkim sposób bycia, wiedza na różne tematy. A jakie są pana walory? Lubię wiele rzeczy takich, których nie wszyscy może lubią, ale lubię przyrodę, lubię zwierzęta, lubię zdrową żywność, lubię rozrywkę, podróże, lubię się dobrze zabawić, dobrą muzykę. A jak ona powinna być? A ta ona? Ta ona. No, taka naturalna, normalna. I przede wszystkim zadbana, ale wnętrzne jeszcze jest bardzo ważne. Uczciwość, serdeczność, przede wszystkim oddanie drugiej osobie, tak żeby się można zrozumieć. Ona powinna być wysportowana? No musi być taka dość elastyczna. Gibka. No. Samotny człowiek jak gdyby to nie jest kompletny. Ciepło takie domowe zawsze kobieta przynosi, nie mężczyzna. Także zawsze interesuję się kobietami, które są właściwie bardzo takie typowo kobiece i takiej szukam. A co mógłby pan jej zaoferować? Mógłbym jej zaproponować na przykład różnego rodzaju jakieś spacery, jakieś wycieczki, czy jakieś na przykład imprezy w postaci tańca czy innych historii. To jest pan gotowy na kolejne małżeństwo? Jeżeli by ktoś taki się trafił, to tak. Kobiecie mogę zaoferować trochę zawsze humoru, uśmiechu i przede wszystkim dobrego samopoczucia, żebyśmy mogli wspólnie spędzić jakiś wspólny czas w różnych okolicznościach. Zapraszam panie, żebyście do mnie napisały. Na nic nigdy za późno. Możemy spędzić ciekawe, piękne jeszcze życie. Jeśli polubiłaś Eugeniusza, wypełnij zgłoszenie na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Eugeniusz.